Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Ósma runda turnieju kandydatów Richard Raport kontra Jan Krzysztof Duda Przejdę od razu do partii Tylko szybko przypomnę, że Lenovo wspiera Jana Krzysztofa Duda technologicznie Oraz jest partnerem odcinków z turnieju kandydatów Otóż Raport Richard po porażce z Janem Niepomniaścim Rozpoczął ruchem E4 Posunięcie E5 ze strony Janka Skoczek F3 i skoczek F6 Janek Często gra obronę rosyjską, jednak raport Richard jest takim zawodnikiem, który lubi mieszać i grać bardzo niekonwencjonalnie. On zagrał na razie skoczek C3. To jest normalny ruch. Skoczek C6. Mamy partię czterech skoczków. A też rzadki widok, chyba na najwyższej arenie szachowej. No, szczególnie teraz po tym posunięciu G3. No, posunięcie takie. Y nie jest to w ogóle groźny ruch dla czarnych. Jest to wymysł raporta. To znaczy nie jest to, że on, to nie jest tak, że on wymyślił to posunięcie. Po prostu gra takie posunięcie inne niż zwykle. No chce może wybić z rytmu przeciwnika, chce go wybić może z przygotowania. Ciekawe podejście. Goniec zagrywa na C5. Prawidłowo tutaj oczywiście reaguje Janek, Goniec G2 D6. Wzorowe wyprowadzenie figur D3. Posunięcie A5. Tak jakbym patrzył na te pozycje i nie wiedziałbym, kto gra, no to pomyślałbym, no to grają osoby pokroju trzeciej, drugiej kategorii, powiedzmy, nie umniejszając nic oczywiście, ale tak to mniej więcej wygląda. Ale teraz jest chyba taka moda, żeby grać mniej więcej symetryczne pozycje. Roszada ze strony białych, posunięcie H6. Nie wpuszcza gońca, oczywiście, to jest jak najbardziej dobre, asekuracyjne zagranie. I teraz ruch białych znowu zaskakujący. E, ja powiem szczerze, m, bardzo się zdziwiłem oglądając transmisję po posunięciu B3. Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia e, i komputer nie lubi tego ruchu. E, to jest dziwne posunięcie. Nie wiem, co miał na myśli autor. Kompletnie nie mam pojęcia. Może mu chodziło o to, żeby zatrzymać PK4, ale nie sądzę. Na pewno nie o to, żeby tutaj goniec zagrał na B2, no bo to wygląda strasznie źle. Ten goniec tutaj kompletnie by sobie nie podziałał. No ale ruch poszedł, więc trzeba kontynuować. Janek zagrywa Roszadę. H3 ze strony raporta. Roper, raport gra tak trochę. jakby mu się nie chciało. Znaczy. Po tych ruchach sądzę, jakby mu się nie chciał grać. Oczywiście to jest złudne, bo na pewno chce mu się grać szachę, ale to tak dziwnie wygląda. Skoczek na D4. Bardzo fajna, praktyczna decyzja, bo po wymianie ten goniec od razu by atakował skoczka, który nagle się osłabił po ruchu B3. Goniec zagrywa na E3. Na co Janek C6. Ogranicza tutaj zapędy skoczka, w razie czego Król H2. Takie ruchy można powiedzieć. Nie grożące czarnym, nic, ta pozycja czarnymi jest już nieco, nieco lepsza. Wieża E8, bardzo ciekawe zagranie z uwagi na to, że po wybiciach ewentualnych na D4 ten pionek się otwiera i ta wieża ma tutaj, znaczy nie pionek się otwiera, tylko wieża się otwiera oczywiście i jakieś kontry poprzez ruch D5. No tutaj, mimo że pozycja wygląda względnie normalnie, to panowie myśleli nad tymi niuansami, oczywiście na tym poziomie one decydują. Posunięcie A3, Tutaj to już w ogóle nie rozumiem zagrania przeciwnika, więc Wam nie wyjaśnię. Uważam, że to są ruchy takie dosyć puste, w sensie takim, że nie wnoszące do pozycji nic specjalnego, nic groźnego. Skoczek zbił na F3, Hetman zbił, Goniec wybił i Białe teraz mają do wyboru albo wybić Hetmanem, albo. Pionkiem. Co ciekawe, komputer bardziej lubi bicie hetmanem, utrzymując względnie równą pozycję. Ale raport, jak to raport? Pionek zbija na f3, e, pionek zbija na e3. E, to w tym zawodniku powiem szczerze, lubię i nie chyba tym nie tylko jaki. Bicie również. E, on gra troszeczkę gorsze ruchy, ale te ruchy powodują e, zamęt na szachownicy. Mimo że w tej sytuacji nie jest to jakieś skomplikowane. Ale on pokazuje, że otwiera linię i chce tutaj atakować. Chociaż pozycja czarnych teraz jest zdecydowanie lepsza. Janek ma tu bardzo dobrą pozycję, bez żadnego wysiłku, można było by powiedzieć. Posunięcie B5 to jest dobre posunięcie. Ogranicza kompletnie skrzydło hetmańskie. Ruch G4. Poza tym ruch B5 też spełnia jedną bardzo ważną funkcję. To widać teraz w kolejnym ruchu. Wieża zagrywa na A7. Zobaczcie, że wieża. Chodzi do takiej, powiedzmy, aktywnej obrony. Raz, że na siódemce będzie sobie fajnie kontrolowała pole F7 przy okazji, a też może tutaj kontrolować marsz pionów w razie czego. Hetman zagrywa na G3. I teraz zwróćcie jeszcze uwagę, jeśli chodzi o strategię. Goniec G2 jest złą figurą. Goniec C8 jest lepszą figurą, mimo że też jest przyblokowany, ale białe nie po to grał Hetmanem, żeby stać w nim w miejscu, tylko znając raporta jego ambicje, chce tutaj przepychać te pionki. Posunięcie H5. Bardzo ciekawy ruch i uważam, że to jest e, spora odwaga, Janka. To znaczy, może nie to, że spora odwaga, ale e, gra na wygraną. Po prostu ruch A5 jest bardzo ciekawym posunięciem. Mimo, że otwiera linię teoretycznie, może otworzyć po wybiciu. E, no to tutaj jest cały czas kontrola wieży, więc e, brawo za to posunięcie. Mi się bardzo podoba. I teraz e, białe mają mały problem. Tutaj raport się trochę zastanawiał. Zagrał posunięcie G5, na co nastąpiło wtrącony. Trącone posunięcie H4, bardzo dobre też zresztą ze strony naszego arcymistrza. Hetman zbił i skoczek na H7. Okazuje się, że pionek G5 teraz zostanie zbity, więc to jest taki mały zabieg kosmetyczny. Hetman wrócił, skoczek zbił na G5, H4 i skoczek wrócił. Absolutnie tutaj czarne, e, mo można mieć takie wrażenie, że straciły tempa w tej partii, ale do końca tak nie jest. E, tutaj pozycja ma charakter raczej jeszcze zamknięty, więc e, ten, te manewry skoczkiem... Wszystko było zaplanowane. Koniec na H3. Janek, nie wyprowadzając jeszcze w ogóle gońca, wybił na H3 w jednym posunięciu, co jest ciekawe. I wieża G1 to jest ruch wtrącony bardzo dobry. Zresztą tutaj jest atak na pionka, ale uwaga! Ocena tej sytuacji przez silnik jest na korzyść czarnymi, więc tu Janek ma cały czas dobrą pozycję. Jednakże nasz arcymistrz popełnia taką małą niedokładność. Yy, niestety. Otóż zagrywa skoczkiem na G5. Yy, nie jest to podstawienie typowo figury na G5. Janek tutaj po prostu chciał dojść do takiej pozycji, a tak było w partii HG i goniec wraca na C8. Chciał po prostu zamknąć tę linię, żeby tutaj białe nie mogły dalej atakować bezpośrednio. Ale nie jest to najlepszy wybór, dlatego że już pokazuje alternatywę. Ruch g6 byłby dobrym wyborem. Dlaczego? Dlatego, że hetman musi zająć się gońcem, więc byłoby wybicie i tutaj myślę, że można fajnie zagrać po prostu królem na g7, żeby ustawić za chwilę wieżę na h8. Uważam, że ten pionek h4 ma spore kłopoty i na przykład h5 jest oczywiście taka możliwość. Tutaj są teraz dwie opcje. Dosyć ciekawe. Wieża H8 to jest jedna z nich. E, niełatwa oczywiście. E, tutaj już jest duży problem, byłby duży problem. E, Białymi, ale po ruchu H6 i szach, król G8. Ta wieża wygląda dziwnie, ale można się fajnie porozwiązywać, na przykład po skoczek F8, skoczek F6 e, i atakować cały czas tego piana. Oczywiście mi się to łatwo mówi, ale tutaj białe nie są w stanie nic groźnego zrobić czarnym. E, kwestia o, oczywiście oceny pozycji przez e, topowych arcymistrzów. W tej sytuacji również można by było zagrać skoczek na F6. Ciekawe posunięcie. Zobaczcie, że po biciu na G6 wieża H8 i czarne wygrywają gładko. A jeżeli nastąpi ruch h6, no to król zagrywa na h7. Ten pionek broni króla tak naprawdę i ta pozycja czarnymi byłaby rewelacyjna. No cóż, szkoda, że tak się nie potoczyło, bo myślę, że łatwiej by się czarnymi grało. Janek jednak zagrał skoczek na g5. Pionek wybił, goniec wrócił na c8 na miejsce pierwotne, ale i tak po diagonali oczywiście to dobrze działa. Wieża g2. I tutaj nasz arcymistrz chyba popełnił błąd i to taki dosyć poważny choć powiem szczerze bardzo ciężko doradzić mi, co zagrać czarnymi Prawdopodobnie trzeba było może próbować grać e 6 ale kto by chciał otwierać linię g kiedy tym planem skoczek g6 było zamknięcie tej linii więc no to trochę przeczy Janek zagrał wieżą z a na e7 Ruch chyba w ogóle pozbawiony jakiegokolwiek sensu oczywiście nie chcę tu być źle zrozumiany, tu pomagają silniki oczywiście w ocenie tej sytuacji. No bo sprawdźmy, co się działo po prostu dalej. Hetman zagrał na F3, Janek G6. No to już mi się podoba, bo tutaj król zmierza do takiej opcji, ale zobaczcie, że pole F6 jest już teraz słabe. Hetman nie broni tego pola. W tym momencie wieża zagrywa na H1. Raport nabiera wiatru w żagle. No i Janek tutaj się niestety poci, chociaż. No tak, trzeba tak stwierdzić, bo plany są proste. Król g1, hetman f6 i chcemy dać mata. No tyle w temacie. Janek zagrywa f5. Odsłania trochę króla. E, tutaj król g1 bardzo sprytnie, wieża już zaczyna, zaczyna powoli działać. E, no i teraz Janek b4, zaatakował skoczka i raport tutaj popisał się bardzo ciekawym zagraniem. Otóż zbił pionkiem na f5. E, no, to jest jednak zawodnik powyżej 2750, więc to się chwali. To jest bardzo dobre posunięcie. Zwróćcie uwagę, że jak pionek by wziął skoczka, to pionek by zbił na G6 i okazuje się, że nie ma jak się z czarnymi tutaj w tej sytuacji bronić. Groźby są matowe. Grozi Hetman H5 i Hetman H8. Nie ma jak się przed tym za bardzo obronić. Więc po B4 i po wybiciu na F5 pionek zbił na F5 i raport Richard zagrał. Skoczek na E4. Tutaj Janek myślał. Grymasił mocno. Mina nie była niestety zadowolona. I poddał partię. Po tym posunięciu, Janek poddał partię. Niestety, e, nasz zawodnik przegrywa z raportem Richardem. Mimo, że miał fantastyczną pozycję po debiucie, i to uważam, że. Janek powinien wygrać, no ale tak w szachach bywa. To są takie e, bardzo bolące scenariusze, że mamy lepiej. E, no i tutaj, niestety, wyszło jak wyszło. Sprawdźmy, dlaczego partię poddał. Otóż, jakby było bicie na E4, to Hetman H5. I teraz, na przykład, jak wieża, G4, jak wieża na G7, no to tutaj ruch G6 wygrywa i załatwia sprawę. E, bardzo e, no, prosta groźba: jeżeli król chce uciec, no to Hetman H8. Jeżeli wieża G8, to tutaj dajemy szacha i wygrywamy. Król e7 za chwilę dajemy mata na przykład w ten sposób. Bardzo łatwa wygrana. Powiedzmy jeszcze po Hetman H5, jakby tutaj zagrała wieża na f8. Dajemy szacha. Król f7. Bierze F2, no i tutaj po odejściu na E6, po prostu zbijamy na F8. Takie rzeczy oczywiście trzeba policzyć e, po poświęceniu skoczka. Raport to wyliczył oczywiście bardzo dobrze, bezbłędnie. E, no, niestety, e, nasz zawodnik chyba przestał się w tym momencie liczyć o pierwsze miejsce, ma bardzo nikłe szanse, jakże e, możliwe, że zerowe matematycznie. E, no ale cóż, trzymamy kciuki, bo jeszcze zostało 6 rund. Jest to co walczyć e, przede wszystkim o ranking. E, o pieniądze, mimo wszystko, chociaż one są tutaj chyba najmniej ważne, ale trzeba próbować walczyć do końca. Trzymamy Janek za Ciebie kciuki. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Tym razem, tym bardziej, tym razem, znaczy dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Cześć.